Andrzej Wawrzyk z nami. Spotykamy się na sali treningowej na początku stycznia, czyli niecałe dwa miesiące przed twoją walką z Deontayem Wilderem. No i mam Niecałe dwa dni po Sylwestrze. Mam pytanie, czy rozmawiam dzisiaj z przyszłym mistrzem świata wagi ciężkiej? Mam nadzieję, że tak. Robię wszystko, żeby tak po prostu było. Na sali już jestem 3 tygodnie i po prostu dalej ćwiczymy i budujemy wielką formę na 25 lutego. Ten proces podejmowania decyzji, że jednak zgadzasz się na walkę z Wilderem, to był trudny, bo pamiętam, jak we wrześniu 2015 też mogłeś walczyć. Wtedy Joan Dłapa ostatecznie walczył z Wilderem, ale ty też tam byłeś do tej walki przymierzany. I wtedy, z tego co pamiętam, pieniądze się nie zgadzały. Teraz inaczej było? Tak, wtedy było to, że ledwo ruszałem się na lewej nodze. Tak? Byłem po wypadku 1,5 roku dochodziłem do siebie i tak ledwo doszedłem 2 miesiące do siebie i gdzieś po prostu była propozycja, to była propozycja do trzech tam przeciwników i do nas były tylko dwa zapytania, ale jakichś poważnych rozmów nie było wtedy. Teraz ta decyzja, no wiadomo, nie była łatwa, tak? Ale jakby podjęło się z pełnym przekonaniem, że jesteś gotowy? Tak. No była decyzja rozmowy z trenerem, z teamem, z rodziną, bo to też gdzieś cały czas po prostu po tym wypadku dochodziłem do siebie, no ale już od roku czasu robię wszystko, co już po prostu da się. Bóle są naprawdę już bardzo, bardzo delikatne i dużą większość rzeczy już wykonujemy, boksujemy, walki wygrywamy i gdzieś tam wejdziemy do tych pierwszych 15 rankingowych WBC, dostaliśmy propozycję od WBC z obozu Wadera i po prostu zastanowiliśmy się, oferta jest naprawdę dobra. Wiadomo, walka o najbardziej prestiżowy pas WBC, no to już jest w ogóle coś z bardzo wszystkim co zaczynają boks zawodowy, to wiadomo, to jest marzenie wyjść i zaboksować o tytuł WBC. Zastanawiam się trochę, jak ty do tej walki podchodzisz, bo patrzę na generalnie opinie wszystkich, to wszyscy cię skreślają tutaj, jakby panuje dosyć jednomyślność w tym temacie. Czy ty jednak w tej walce wyjdziesz z założeniem, że nie masz nic do stracenia, bo nikt na ciebie generalnie nie stawia? Czy jednak gdzieś dodatkową taką mobilizację dużo większą masz niż do normalnej walki, bo też gdzieś w głowie na przykład masz to, że chciałbyś zmazać plamę z walki z Powietkinem? Oczywiście tak, no gdzieś tą po prostu co gdzieś cały czas mówię, tą walkę z Powietkinem trzeba zostawić za sobą, trzeba po prostu wyjść, pokazać, że po prostu to tamta walka to był przypadek i jestem dużo lepszym pięściarzem niż po prostu zaprezentowanie się. To, że po prostu większość ludzi we mnie nie wierzy, to też normalna rzecz. No, boksuję z mistrzem świata. Według mnie najlepszym dzisiaj zawodnikiem na wagi ciężkiej. Większość walk zwycięży poza jedną przez knockout, więc jest to naprawdę wielki mistrz i tutaj wiadomo, ja nie mam tutaj nic do stracenia. To, że ludzie mnie skreślają, to w ogóle mi to nie przeszkadza, wręcz gdzieś po prostu mobilizuje, co nawet w ostatnich walkach, na przykład z Marcinem Rakowskim, też nie byłem faworytem. Większość się mówiła, no wyjdzie pierwszy cios, przewróci się, jednak wyszedłem, zmobilizowały mnie te przygotowania dużo, dużo bardziej, tak mnie mobilizują teraz i po prostu wiem, wierzę w siebie, że po prostu wyjdę do tej walki i zaprezentuję się pewno bardzo dobrze. W wielu twoich walkach zawodowych to ty byłeś tym pięściarzem wyższym, lubiłeś sobie boksować na dystans i mniej więcej ten plan w wielu przypadkach był podobny. Teraz to się odwraca. Ty boksujesz dużo wyższym zawodnikiem, o naprawdę długich rękach, co musi być dużą przeszkodą i zastanawiam się,
Czy, no na pewno z takim zawodnikiem jeszcze nie boksowałeś, to raz, ale jak trudno będzie teraz to wszystko poprzestawiać, żeby ten plan no, ułożyć taki, żeby był idealny? Czy my zobaczymy ciebie w zupełnie innym wydaniu, zawodnika, który, nie wiem, mocno idzie do pół dystansu, na przykład za podwójną gardą? Czy to w ogóle nie jest twój styl? Znaczy tak, no, na pewno całkowicie walczyć za podwójną, na pewno nie będę, bo to jest nie mój styl, ale też nie mogę w tej walce sobie pozwolić na to, co boksuję zawsze, czyli że sobie przepuszczam, biję pojedynczy lewy, dwa lewe przepuszczam, no bo w tej walce tego po prostu nie da się zrobić. Jest zawodnik naprawdę niewygodny, jest i szybki, dynamiczny, i wyższy, i zasięg ramion ma dużo większy niż ja, więc cały czas przerabiamy na sali nowe rzeczy, gdzie po prostu w tej walce trzeba po prostu zareagować i wejść w cios, no bo no w innym wypadku, no, czy takie pykanie, czajnie się, no to tu nie da nic. Tu wiadomo, Wilder bije bardzo silno, ale bije ciosy dość po prostu w otwarty sposób i w te ciosy na pewno będziemy się starali wejść. No właśnie, bo i walka z Arturem Szpilką, i też walka wcześniej z Janem Duapa, gdzie chociażby z mocno pobijanymi oczami schodził Wilder po walce, pokazała, że on nie jest Supermanem, nie jest niezniszczalny, można go trafić. Z Moliną też. Nie dodałeś, z Moliną też miał moment, gdzie po prostu przyjął silne ciosy. No gdzieś nie wiadomo, czy to, co mu się po prostu też w ostatnim czasie dzieje, że ciągle coś ma z tymi po prostu rękami, wiadomo, dużą siłę ręce nie wytrzymują. W ostatnim czasie miał zoperowaną rękę dwa czy trzy razy. No to na pewno gdzieś to w głowie gdzieś tam po prostu jest. I tutaj te ostatnie walki pokazały, no, że po prostu można wyjść, jeżeli się wyjdzie, zadaje ciosy, to do Wildera można dojść i można celno te silne ciosy doprowadzić, więc tak jak powiedział, te ostatnie trzy walki, my też będziemy chcieli między te ciosy wejść i zadawać swoje silne ciosy. Aklimatyzacja to jest, bo walka będzie w Stanach Zjednoczonych, aklimatyzacja na tamten czas to jest coś, co utrudniało ci z reguły walki, bo już chyba dwa czy trzy razy boksowałeś w Stanach, czy nie masz tym problemów? Czy wiesz, no, pierwszy raz, co boksowałem, poleciliśmy 5 czy 6 dni przy walkach, to było ciężko. No teraz latamy 2 tygodnie przed, no to nie dzieje się nic. Wiadomo, jestem zawsze ciężki dzień, czy ten trzeci, czwarty, czy w piąty dzień, ale później to już czujemy się naprawdę bardzo dobrze, więc na pewno 2 tygodnie przed walką spędzimy w Stanach, więc do walki już no nie powinno nic być, czy po prostu coś tam w aklimatyzacji. Ty jesteś człowiekiem bardzo wesołym, zawsze podczas treningów, w życiu prywatnym. Jak właśnie będzie przed tą walką? Czy ty, jakby twój umysł trochę przestawisz, że będziesz w 100% na tej walce tylko skoncentrowany, czy dalej będziesz tym wesołym Andrzejem Wawrzykiem jak zawsze? Czyli tak, no, wejście na salę to wiadomo jest minimum 100%. Robimy tutaj wszystko na maksa, aż po prostu nie mamy siły, no, bo nie da się przygotować do walki mistrzowskiej w delikatny sposób, tak jak do sześciu rundowej, no tylko tutaj naprawdę zapierniczamy w wyjście ze sali, to po prostu ledwo siły, tylko dychać do domu przez macie, ale gdzieś po prostu ta wesołość gdzieś tam po prostu musi być, czy przed, czy po, no, że po prostu, no, to jest mój styl i nie da się, no, żebym dzisiaj przez 2 miesiące zaszedłem wyprostowany, wiesz, naburmuszony, taki nie jestem, gdybym był naburmuszony, to będą by mnie to spiął dodatkowo, więc wesołość będzie cały czas, czy to przed walką, czy to w szatni przed walką, kurde, no to jest to, co lubię, to, co się w tym dobrze czuję, to, co już wszyscy wiedzą, rozumieją i gdzieś mi tego po prostu nie zabraniają i tak na pewno i w tej walce będzie też. No właśnie, bo to będzie chyba trochę powrót do starych czasów, bo Artur Szpilka na tej samej gali, nie wiem, czy będzie jedna szatnia, czy obok, ale gdzieś znowu się spotkacie. Na pewno i spotkamy się na jednej gali, spotkamy się bardzo fajnie
przed walką na pewno spędziłem czas. Jest to na pewno rewelacyjna rzecz, że z przyjacielem boksujemy na jednej walce w bardzo ważnych walkach. Ja boksuję na przez osiata najważniejsze, ale Artur ma również bardzo ważną walkę po przegranej po nokaucie. Boksuje też z bardzo dobrym przyjacielem z Brazylii, więc my się znamy się naprawdę wiele lat, lubimy sobą spędzać czas, lubimy się razem wygłupiać, więc to nam na pewno ani nie zaszkodzi, tylko nam doda siły, doda motywacji.